Witamy Państwa w kolejnym programie Rapa. Dzisiaj jesteśmy na Łódeczce, dzisiaj będziemy mówić o konie. Jest piękna pogoda. Za chwilę pokażemy Państwu, w jaki sposób można łowić okonie. Co prawda nie będą to jakieś wielkie takie okazy, będą to normalne, zwykłe okonki. Niewymiarowe, wymiarowe, ponadwymiar. Wachlarz przynęt na okonie jest bardzo szeroki. Począwszy od mikropaprochów. To są mikropaprochy. Bardzo mało oczywiście są, występują jeszcze mniejsze. Wędkarze, typowi okoniarze, tuningują takie gumy. Gotują, skracają, nacinają, barwią, robią po prostu cuda. Robią cuda. Znam tych okoniarzy, podziwiam ich, mają efekty, są super okoniarzami. No tak trzeba, widocznie tak trzeba. Poprzez, że tak powiem, większą gumkę, pokażę zaraz troszeczkę większego paproszka. No, to jest troszeczkę większy, to jest bardzo dobry kolor, tak zwany atrament. Atrament występuje też w kilku kolorach, przynajmniej w 4-5 kolorach. No to jest na przykład drugi rodzaj atramentu, jeszcze ma jakiś glona na sobie. Portki są bardzo dobre, też troszeczkę większe od paprocha, to jest taka gumka, też w kolorze akurat mamy atramentu lub bencjany, różnie to jest nazywane. A dwa ogonki. Ja generalnie mówię na tej wielkości paprocha. Portki czasami się lepiej sprawdzają. Herbata jest bardzo dobrym, że tak powiem, kolorem. Herbata z pieprzem i z zielonym brokatem. Naprawdę gama jest bardzo potężna gum. Zielony, tu na przykład ma taką gumę, która w Polsce nie występuje. To jest chyba Berkeley, jak guma, nie pamiętam. Bardzo mocno wybrokacona. Bardzo dobre efekty są na nią. Jest troszkę grubszy, ma korpus, troszeczkę inaczej ogonek chodzi. Sztywniejsza taka jest, w zależności czy na nurt, czy na wodę stojącą. Czasami czerwony się sprawdza, taka wisienka. Też będziemy dzisiaj na nią łowić. Dużo wędkarzy łowi na boczny trok. Ja nie łowię na boczny trok generalnie, dlatego że jest to bardzo prosta metoda. Rzucam wędkę i skręcam i ryba generalnie sama się łowi. Natomiast sztuką jest przechytrzyć tego konia. Jeśli on nie bierze na wleczonego, to próbujemy z opadu. Jeśli nie na opa, to krótkie skoki i łapanie z główką dźwigową wydaje mi się bardziej takim profesjonalnym łowieniem. A takie sobie ściąganie, no jest fajne, ale to uważam, prawdziwy wędkarz, prawdziwy okoniarz, prawdziwy paprochasz nie łowi na boczny trop. Chylę czoła przed wszystkimi wędkarzami. Ci, którzy łowią na paprochy z główką i przed tymi, którzy łowią normalnie na boczny trop. Oczywiście też mam tutaj ciężarki bocznego troka, ale jakoś nie używam. W ekstremalnych przypadkach, bo bywa tak, że ryba rzeczywiście nie chce brać na skoki, na dźwig, i wtedy można zastosować, no ale to jest ostatecznie, że tak powiem. Czyli nawet mormyszka mi się jedna zaplątała. Nie wolno łowić na mormyszkę latem. No, ale sobie siedzi, tak? Główki dźwigowe. Główki dźwigowe występują generalnie od pół grama do kilku gramów. Wiadomo, że jeżeli mamy szybki nurt, no to dwugramową główką i jeszcze na głębokiej wodzie nic nie zrobimy. Natomiast najbardziej popularnymi gramaturami w takich główkach to jest ciężar od grama do 3 gramów. Czasami 4, 4,5 grama. Haczyk generalnie takiego zwykłego paprocha, to haczyk powinno się zastosować 6. Niektórzy stosują czwóreczko, na czasami troszeczkę dłużej wystaje z ogonka, wtedy jak na przykład okonie tylko leciutko zasysają, to jest bardziej, że tak powiem, ten haczyk dalej wysunięty pozwala, że tak powiem, szybciej zaciąć tą rybkę. A ja generalnie 6 do tego stosuję. Pokażę Państwu, jak się ładnie uzbraja. To jest 3-gramowa główeczka. Na naszą połowę ona będzie troszeczkę dzisiaj za duża, ale uzbroić można. Cyk. Czasami pytają mnie wędkarze, jak się powinno założyć, czy równolegle do, czy w takim samym, że tak powiem, kształcie jak do ogonka, czy odwrotnie. Moim zdaniem to nie ma znaczenia. No ale co wędkarz, to teoria. Są różne główki. Są główki na grubszym haku, są główki na cieńszym haku. Stosowałem też główki bezzadziorowe. Główka bezzadziorowa ma bardzo dobry, że tak powiem, atrybut, dlatego że bardzo ładnie. Nie mam tych główek tutaj przy sobie. Bardzo ładnie się ryba na to zapina, natomiast trzeba cały czas na sztywno prowadzić tą rybę, dlatego że potrafi się skiąć, aczkolwiek nie same łowienie tych ryb, najpiękniejsze jest branie. Najpiękniejsze jest branie ryby.
A reszta też jest fajna. Co jeszcze można powiedzieć o paprochach ciekawego? No, nie wiem, ile na polskim rynku występuje rodzajów paprochów, ile kolorów, ale myślę, że to jest raczej w setkach. W setkach. O, mam coś ciekawego. Pokażę Państwu coś bardzo ciekawego. Tego nie można kupić. Tego koloru. Ja go tak pokażę, bo on strasznie brudzi. Jest to kolor zrobiony przeze mnie. O, proszę zobaczyć, tego wziąłem paprochu. Ja przed chwilą troszeczkę się śmiałem z okoniarzy, którzy śmiałem. No nie śmiałem się, źle powiedziałem. Uśmiechałem się, dlatego że barwią, a sam barwiłem taką gumę. Dlatego, że na pewnym łowisku bardzo mi się sprawdza ta guma. Znaczy ten kolor gumy. I co ciekawe, że taką barwę można uzyskać tylko z jednego jedynego tuszu i tylko z jednego jedynego koloru. Jest bardzo ciekawe. Ja teraz przepłuczę tą gumę. Zobaczcie Państwo, że ona troszeczkę zmieniła kolor. Aczkolwiek ja może już taką gumę mam przed kupaną. Nie szukam. Proszę. Już mamy inny kolor. Kolor, którego nie ma na rynku. Na tuszu też już nie ma. Tutaj mam gumkę, tak zwany paproch. No, jest średniej wielkości gumka na okonie, na polskie okonie, dlatego że Szwec łowiłem na takie kopyta i też bardzo dobrze brał, natomiast musimy się dostosować do naszych warunków. Zastosowałem agrafkę, żeby można było szybko wymieniać przynęty. Dlaczego? Dlatego, że okoń jest kapryśny, jak nasze żony. Okoń potrafi, że tak powiem, przyzwyczaić się do przynęty lub tego dnia nie pobierać przynęty w takim kolorze. Bardzo ważne jest też to, nie mogę sobie dać radę z agrafką, dobra jest, znaczy, że się przynęta nie wysunie z niej. Czym się żywi ten okoń w łowisku? Jeżeli ma na przykład pokarm, to mogą być różnego rodzaju ryby, to mogą być pijawki, to mogą być jakieś prądówki, to mogą być kłódki, w zasadzie wszystko, co żyje w wodzie. To może być okoń o połowę mniejszy od naszego okonia, dlatego że aż dziw bierze, że rybka ma taki przełyk, a czasami tak jak u węża rozszerza się ten przełyk, prawda? Ale wrócę do tematu. Bardzo ważne jest, czym się odżywia ta ryba. Jeżeli byśmy zrobili takiej rybie sekcję zwłok, czyli po uprzednim zabiciu rozpruli jej żołądeczek, oczywiście do smażenia, to wtedy dokładnie widzimy, co ta ryba jadła. I pod kształt i pod kolor tego pokarmu, który miała rybka w żołądku, dostosujemy przynęty. Ja nie wiem, co ta rybka je, ponieważ ja ryb nie zabijam, nie będę robił sekcji. Medycyny też nie skończyłem, że nie znam. No, zastosujemy takie kolory, 4-5 kolorów takich bardzo, że tak powiem, popularnych, na które okoń zawsze bierze. Teraz zawiążemy agrafkę właśnie, żeby można było szybko wymieniać te gumeczki. Teraz zakładamy na agrafkę. To jest agrafka, która pozwala nam bardzo szybko wymienić przynętę. Nie musimy jej rozpinać i zapinać z powrotem, tylko krótkim ruchem nakładamy to przez oczko. I już jest przynętka zapięta. Trochę niefachowo nadziałem na tą główkę, tą gumkę, ale ta główka nie ma zadzioru. Powinno się skleić klejem super glue, ale niech tak zostanie. To dzisiaj będziemy łowić okonki. Oczywiście do połowy okoni nie możemy zastosować jakiejś wędki o dużym ciężarze wyrzutowym, chyba że to były bardzo duże okonie. A ponieważ dzisiaj będziemy łowić okonki nieduże, tak jak normalnie się w naszym kraju łowi, to zastosowałem wędeczkę dżigową. Czym się charakteryzuje wędka dżigowa? Otóż jest to wklejka. Górna część elementu tej wędki w sztuce składa się tak jakby z dwóch części, chociaż jest to monolit. Składa się z części podstawowej i z wklejonej szczytówki pełnej. Dlaczego? Dlatego, że ta szczytówka wklejona, pełna, lepiej przenosi drgania. Jeżeli łowimy z opadu, to zobaczcie Państwo, jak bardzo dobrze przenosi ta wędka, jak bardzo dobrze widać branie na tej wędce, dzięki właśnie zastosowaniu tej wklejki. Żyłka oczywiście, zastosowałem 14, nie jest to jakaś żyłka ani cienka, ani gruba na okonie. Niektórzy stosują 10, aczkolwiek jest to techniczny błąd, dlatego że duży okoń przy samym uderzeniu potrafi zerwać taką 10, po co nam ma biegać, że tak powiem, pod nie z przynętą. Większość ryb, że tak powiem, odpluwa te przynęty. U większości ryb
kwasy pozwalają, uwalniają tą przynętę, natomiast jak głęboko połknie w zęby gardłowe, taki opel nie ma szans. Dlatego bezpiecznie zastosowałem 14. Dzisiaj do okątku będziemy stosowali nieduży kołowrotek wielkości tysiączki z pełnym zapasem szpuli. Znaczy troszeczkę więcej mogło być tej żyłki na szpuli, dłuższe byłyby rzuty. Ale aczkolwiek nie będziemy daleko rzucać, nie będziemy zbyt dalekie rzuty. Kołowrotek lekki. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem stosowania małych kołowrotków wielkości 1000. Generalnie łowię na kołowrotki 4000. Dlatego, że szpula szersza nie skręca tak żyłki. Natomiast wziąłem tysiączkę, żeby pokazać po prostu telewidzom wam. Bo tak większość ukaniarzy łowi. Na mniejsze kołowrotki. Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. No co, chyba będziemy lecieć na ryby. Już się nie mogę czekać. No i proszę, powiedzcie Państwo, ile ten okręt ma lat? W jakich specjalistycznych badaniach, po słojach, które do sobie można byłoby stwierdzić plus minus ile te ryba lat. Ja jej daję 10. Okoń jest rybą, która bardzo wolno rośnie. Oczywiście w zależności od pokarmu, od temperatury wody, od ilości tego pokarmu, od prądu, jaki jest w danym zbiorniku, ale średnio taki okoń to jest 10-letni okoń. Bardzo długo rośnie. Zwracamy mu wolność. Nie przypłynie do nas za 20 lat.